Za nami kolejny dzień rywalizacji podczas Australian Open i trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten poniedziałek był dla nas bardzo udany. Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy i zobaczymy ich podczas środowej rywalizacji. Z tej strony Mateusz Stańczyk, witam Was bardzo serdecznie i na samym wstępie oczywiście ogromne podziękowania dla Was za wszelki feedback, jaki otrzymujemy z Waszej strony, no i też prosimy Was o łapki w górze, o subskrypcję kanału. Kto jeszcze nie zasubskrybował kanału Tennis by Dawid, no to jest ku temu teraz idealna okazja, żeby tego dokonać. I prosimy też o komentarze. Komentujcie na bieżąco wszelkie wydarzenia prosto z Melbourne i też dawajcie znak, jakieś wskazówki dotyczące tych naszych nagrań. I na samym początku też mała oferta od bookmachera BetClick, a więc partnera kanału Tennis by Dawid. Możecie sobie wykorzystać zakład bez ryzyka z kodem TBD. Niewątpliwie ogromnym atutem bookmachera jest fakt, że możecie oglądać transmisję z meczów tenisowych, między innymi właśnie Australian Open. Także wszelkie szczegóły znajdziecie w linku znajdującym się w opisie pod nagraniem. No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do takiego podsumowania tego drugiego dnia Australian Open, tej rywalizacji w głównej drabince. Oczywiście nasze oczy były gdzieś przede wszystkim skupione na Magdalenie Fręch i Hubercie Hurkaczu, ale nie zabrakło też innych ciekawych wydarzeń. O nich również postaram się co nieco wspomnieć. Ale zaczynamy od Magdaleny Fręch i jej niezwykle elektryzującego starcia z Darią Saville. Był to pierwszy polski pojedynek, który mieliśmy okazję obejrzeć w poniedziałek. Już przed startem tego pojedynku zanosiło się na to, że będzie on niezwykle zacięty, wyrównany. Liczyliśmy, że Magdalena Fręch w końcu zaliczy pierwsze zwycięstwo w głównej drabince Australian Open. No i już ten pierwszy set pojedynku pomiędzy Magdaleną Fręch i Darią Saville potwierdził nam niejako, że będziemy mieli bardzo wyrównane starcie. Spotkały się dwie zawodniczki o bardzo podobnym stylu gry. Ten tiebreak w pierwszym secie przy stanie 4-4 panie rozegrały wymiany na 47 uderzeń. Po tej wymianie aż Australijka oparła się o bandę ze zmęczenia, ale potrafiła się zebrać później. Wygrała 3 punkty z rzędu, no i ten pierwszy set w samej końcówce trafił na konto Darii Saville. Nie załamała się jednak Magdalena Fręch, co widzieliśmy od początku drugiego seta. Załamała się za to nieco gra Darii Saville, która zaczęła mieć coraz większe problemy ze swoim podaniem. W pewnym momencie aż 5 podwójnych błędów z rzędu. Oczywiście te podwójne błędy były rozłożone też na 2 gemy, ale mimo wszystko taka seria to jest absolutna rzadkość w tenisie na tym poziomie. Magdalena Fręch wykorzystała ten moment słabości rywalki, zbudowała sobie pewną przewagę w tym drugim secie i dość pewnie wygrała 6-3. I potem ten trzeci set rozpoczął się od festiwalu przełamań. Wtedy też na początku Polka miała duże problemy z serwisem. W jednym gemie potrafiła zrobić Magda nawet 3 podwójne błędy z rzędu. Rywalka też miała swoje kłopoty i przez to na początku mieliśmy aż 4 przełamania z rzędu i potem Magda jako pierwsza potrafiła ustabilizować tę swoją dyspozycję serwisową. Od stanu 1-2 wygrała 4 gemy z rzędu, prowadziła 5-2 i znowu był gem przy serwisie Australijki. Magda miała piłkę meczową, wyratowała się jednak Daria Saville, potem doszło do nadzwyczajnego zwrotu akcji. Australijka doprowadziła do wyrównania, zrobiło się 5-5 i zaczęliśmy mocno drżeć, bo mieliśmy gdzieś z tyłu głowy w pamięci już takie przegrane pojedynki na styk w wykonaniu Magdaleny Fręch, gdzie była bardzo bliska sukcesu, a ostatecznie nie potrafiła tego przypieczętować. Tutaj jednak było inaczej. Magda
nie załamała się tym faktem, że rywalka ją dogoniła. Wyszła po chwili na prowadzenie 6-5 i przycisnęła przy serwisie Darii Sawlita, jakby wiedziała, że musi po prostu zakończyć ten mecz w 12 gemie trzeciego seta, bo potem może być trudno. Robiła wszystko ku temu. No i udało się w końcu łącznie za 5. piłką meczową wygrać spotkanie z Darią Sawili i awansować do drugiej rundy. Jest to premierowe zwycięstwo w głównej drabince Australian Open w wykonaniu Magdaleny Fręch. Dotychczas dwukrotnie odpadała w pierwszej rundzie, a teraz po raz pierwszy zagra w drugiej rundzie. I ogromne brawa za samą końcówkę spotkania, że Magda jednak to wytrzymała. To jest ogromne wzmocnienie mentalne. Takie zwycięstwo myślę, że na dalsze mecze rozgrywane w tym sezonie. Magda pokazała ponownie, że potrafi pokonać zawodniczkę będącą na podobnym poziomie do Polki. To jest budujące. To będzie gdzieś Magdę napędzać w tej dalszej rywalizacji, a też robi się coraz ciekawiej w takim małym wyścigu o pozycję numer 2 w polskim tenisie. Bo przez to, że Magda Linet straci punkty za ubiegłoroczną edycję Australian Open, gdzie dotarła do półfinału, to już wirtualnie Magdalena Fręch no, traci niewiele ponad 100 punktów do swojej koleżanki z reprezentacji Polski. Także robi się coraz ciekawiej w tym wyścigu. No Magda też była bardzo zadowolona po tym spotkaniu, że udało się to dopiąć, że udało się to wygrać. Też widać było po samym meczu reakcję Magdy, reakcję trenera Andrzeja Kobierskiego, jakie to było dla nich ważne zwycięstwo. Także ogromne brawa dla Magdy, mimo że jak sama Magda przyznała, można było wręcz zawału dostać podczas oglądania tego spotkania, to jednak cieszymy się, że ten thriller zakończył się pomyślnie dla Magdaleny Fręch. Spotkanie trwało ponad 3 godziny, także rywalizacja była niezwykle długa i zacięta, ale na całe szczęście pomyślnie zakończona dla naszej reprezentantki. Także zobaczymy Magdalenę Fręch w drugiej rundzie, a tam Magdalena Fręch już wiemy z kim zagra. Otóż zagra z Caroline Garcia, więc teraz myślę, że warto przejść do tego pojedynku, bo Caroline Garcia też rozegrała bardzo elektryzujący mecz. Francuska mierzyła się w hicie pierwszej rundy z Naomi Osaką i trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten hit nie zawiódł, bo obie zawodniczki rywalizowały na wysokim poziomie, zwłaszcza imponowała Francuska, która znakomicie pilnowała się przez całe spotkanie i w tym kluczowym momencie, zarówno w pierwszym, jak i drugim secie, potrafiła gdzieś znaleźć sposób, żeby udokumentować swoją przewagę nad Naomi Osaką. Japonka nie grała źle, wręcz powiedziałbym, że świetnie trzymała się w tym drugim secie, doskonałym serwisem między innymi. No ale musiała uznać wyższość naprawdę dobrze dysponowanej Caroline Garcia w tym spotkaniu. I gdyby Francuska grała tak przez cały czas, to jestem przekonany, że nadal byłaby gdzieś w tym miejscu, gdzie była po zwycięstwie w WTA Finals 2022. No ale fakty są jednak takie, że Caroline Garcia no miewa takie momenty lepsze i gorsze. Potrafi się spiąć na takie ważne mecze i tutaj był taki ważny, prestiżowy mecz, hit pierwszej rundy. I tutaj Caroline Garcia jakby miała pewną motywację dodatkową, która pozwoliła jej wyzwolić w sobie znakomity serwis i też potrafiła oczywiście skorzystać też ze swojego returnu, który jeśli działa bardzo dobrze, to on potrafi przynieść jej ogromne korzyści. Tak więc cóż, Naomi Osaka wraca do Melbourne, ale wraca tylko na chwilę, bo odpada w pierwszej rundzie, no ale musiała dzisiaj uznać wyższość Caroline Garcia. Jestem szczerze ciekaw, jak Caroline Garcia zagra z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie. Niewątpliwie Polka też będzie odczuwać skutki tej rywalizacji dzisiejszej z Darią Saville. Sama Magda powiedziała, że będzie starała się jak najlepiej zregenerować do meczu drugiej rundy,
ale no dużo sił kosztowało ją to dzisiejsze starcie. Z kolei Caroline Garcia, no właśnie, tak jak wspomniałem, to jest taki typ trochę chimerycznej tenisistki. Ona może zagrać świetny mecz, ale tutaj przyjdzie nowe spotkanie i też zobaczymy, jak sobie poradzi jednak w takim innym już trochę pojedynku. Wcale nie jest powiedziane, że Francuzka zagra taki mecz jak z Naomi Osaką i w tym upatruje jakiejś delikatnej szansy dla Magdaleny Frank. Będzie piekielnie ciężko, ale Caroline Garcia chociażby podczas United Cup pokazała, że potrafi się męczyć ze słabszą tenisistką, a na te lepsze wyjątkowo motywować, o czym przekonywała się Iga Świątek. Także zobaczymy, jak będzie przebiegać ta rywalizacja Caroline Garcia z Magdaleną Frank. Trzymamy kciuki za reprezentantkę Polski, żeby zagrała po prostu jak najlepiej taki swój tenis. Magda też nie będzie miała nic do stracenia, więc mam nadzieję, że troszkę bardziej gdzieś może zaryzykuje, wywrze jakąś taką presję na Francuzce, bo to jednak Francuzka będzie niewątpliwie faworytką tego starcia i zobaczymy, co się będzie działo w tym pojedynku. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o to czekające na starcie Magdaleny Frank z Caroline Garcia. I teraz przejdźmy do wątku Huberta Hurkacza. Hubert Hurkacz rywalizował dzisiaj z Omarem Jasiką, a więc z reprezentantem gospodarzy, chociaż o bośniackich korzeniach. To jest tenisista z ciekawą kartoteką, bo on ma już na swoim koncie też dwuletnie zawieszenie spowodowane zażywaniem narkotyków, także to jest tenisista też z taką ciemniejszą trochę przeszłością, ale bardzo mocno postawił się Hubertowi. To też nie był jakiś super Hubert. Polak miał pewne problemy na returnie, o czym sam też wspominał w wywiadzie pomeczowym, że ten return jeszcze tak nie funkcjonował, jakby chciał. Myślę, że gdyby on funkcjonował od początku meczu, to wówczas nie oglądalibyśmy tiebreaka w pierwszym secie i też wcześniej ta rywalizacja by się troszkę rozstrzygnęła, a tak do połowy w zasadzie drugiego seta do stanu 4-4 Hubert nie potrafił przełamać Omara Jasiki i też był taki zacięty mecz do tego momentu. Gdy już doszło do tego przełamania, no to Hubert zaczął już totalnie kontrolować sprawę na korcie. Cieszy fakt, że mecz zakończył się w trzech setach. Też był jakiś tam pewien sprawdzian, był tiebreak rozegrany przez Huberta, więc jest też już troszkę okrzepnięty w tej rywalizacji i cieszymy się, że Hubertowi udało się pewnie awansować do tej drugiej rundy, gdzie zagra z Jakubem Mencikiem, a więc reprezentantem Czech, też utalentowany zawodnik. Zobaczymy, jak sobie Hubert poradzi na tle Czecha, który ograł dzisiaj Denisa Szapowałowa w trzech setach, tak więc no też już ma na swoim koncie takie większe zwycięstwo. Mencik, chociaż też Denis Szapowałow obecnie, to już nie jest ta klasa, co jeszcze chociażby parę sezonów temu, też gdzieś trzeba o tym pamiętać. Także Hubert Hurkacz w drugiej rundzie i trzymamy kciuki za pozytywny mecz z Jakubem Mencikiem. Tak więc to tyle o meczu Huberta Hurkacza i teraz czas powiedzieć kilka słów o tym, co się wydarzyło w meczu Markety Wądrouszowej z Dianą Jastrzębską, a wydarzyło się naprawdę ciekawy wynik przede wszystkim. Dajana Jastrzębska tylko 3 gemy oddała Markecie Wądrouszowej. Trzeba powiedzieć sobie wprost, że mistrzyni Wimbledonu z ubiegłego roku jest obecnie pod formą. Chyba jeszcze też jakaś niedyspozycja zdrowotna się przy tym trafiła. No i Ukrainka świetnie wykorzystała. Grała płaską piłką, bardzo agresywnie. Próbowała nadawać ton rywalizacji. Wyszło jej to doskonale. Wykorzystała swoją szansę i awansowała do drugiej rundy, a mistrzyni Wimbledonu z ubiegłego roku już pakuje się i odpada z turnieju. I też mam takie wrażenie, że to może być trudny sezon dla Markety Wądrouszowej, zwłaszcza jeśli ten początek też nie jest taki udany. Wiemy, co ją będzie czekać w lipcu.
gdzieś ta presja takiej obrony punktów za ubiegłoroczny Wimbledon. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi reprezentantka Czech. I jeszcze jeden taki wątek, na który gdzieś bardziej chciałbym zwrócić uwagę. To, co się wydarzyło w meczu Kai Juwan z Anastazją Potapową, przyjaciółka Igi Świątek pokonała Anastazję 6-1, 6-4. Duży sukces dla Kai Juwan, która pokonała rozstawioną zawodniczkę, ale bardziej chyba zaintrygował też widzów sam fakt, co się wydarzyło tuż po piłce meczowej. Anastazja Potapowa ze wściekłości złamała rakietę. Powiedzmy, że to jeszcze nic nie jest fatalnego, bo to powiedzmy emocje, dość naturalna rzecz, ale potem zostawiła tę rakietę na korcie. Kaja Juwan zachowała się wspaniale. Naprawdę tutaj duże ukłony dla tej zawodniczki. Podniosła rakietę, zaniosła jednemu z kibiców będących obok kortu. Także duże słowa uznania dla Słowenki, a tutaj Anastazja Potapowa myślę, że ma nad czym pomyśleć sobie. Tak jak jej ukochany Aleksander Szewczenko pożegnała się już po pierwszej rundzie z rywalizacją, także trochę skandaliczne zachowanie ze strony Anastazji Potapowej. I teraz jeszcze na sam koniec prosiliście mnie o takie szybkie podsumowanie innych wydarzeń ciekawych, jakie nastąpiły, więc postaram się tak w miarę sprawnie przejść po takich ciekawszych jeszcze wydarzeniach tego dnia dzisiejszego. Zacznijmy od pań. Coco Gauff pewnie pokonała Annę Karolinę Szmidlową 6-3, 6-0. Laura Ziegemund pokonała Jekaterinę Aleksandrową. Niesamowity thriller, też ponad 3 godziny panie rywalizowały. Mecz zakończył się dopiero po super tiebreaku w trzecim secie. Ziegemund wygrała 11-9. Aleksandrowa prowadziła 4-2 w tym trzecim secie. Nie wykorzystała tej przewagi. Warto wspomnieć też o tym, że w drugiej rundzie dojdzie do starcia Ons Jabeur z Mirą Andrijewą i to będzie solidny sprawdzian dla Tunezyjki, dla jej dyspozycji. Młoda, gniewna zawodniczka, która przebojem próbuje się wbijać na salony. Zobaczymy, jak sobie poradzi w starciu z Tunezyjką. Paula Badosa wygrała z Taylor Townsend i zagra teraz z Anastazją Pawliuczenkową. Anastazja pokonała z kolei Donnę Vekić. Także też ciekawe spotkanie w drugiej rundzie. I teraz już przechodzimy do panów. Cuda działy się w meczu Daniła Miedwiediewa z Terencem Atmanem. Miedwiediew prowadził 5-3 w pierwszym secie, przegrał tego seta 7-5, potem Atmane zaczął mieć problemy też natury fizycznej, no i koniec końców doszło do kreczu Francuza, ale też Miedwiediew miał jakieś swoje problemy dolegliwości, też wzywał fizjo na kort. Ciekawe, jak będzie Miedwiediew wyglądał w kolejnych rundach. Ben Shelton pokonuje Roberto Bautista Agutta w trzech setach, także Ben Shelton, który jest gdzieś tam w obrębie Nowaka Dżokowicza, zobaczymy, czy gdzieś dojdzie do takiego starcia z Nowakiem Dżokowiczem. Warto wspomnieć też o tym, że wielcy mistrzowie Stan Wawrinka i Andy Murray już pożegnali się po pierwszej rundzie. Nie dojdzie zatem też do meczu Andy'ego Murraya z Gaelem Monfilsem. Z kolei Stefanos Tsitsipas pokonał Zizu Berksa. Belg wygrał pierwszego seta, potem problemy jakieś zdrowotne, zresztą Belg też kreczował w meczu trzeciej rundy eliminacji. Dla mnie to jest pewien paradoks, bo skoro zawodnik kreczuje w ostatniej decydującej rundzie eliminacji i potem może wejść jako lucky loser, przypomnijmy, że Belg szedł jako lucky loser za Matteo Berrettiniego. Przeciwna sytuacja. Krecz też mieliśmy w meczu Alexa de Minaur z Miloszem Raoniciem. Tam Kanadyjczyk wygrał pierwszą partię, ale potem coś to zdrowie Milosza, które szwankuje już od dłuższego czasu, coś znowu zawiodło i to de Minaur ostatecznie wygrywa po kreczu rywala. No i też warto wspomnieć o tym, że
Trwa jeszcze mecz, akurat jak dla Was nagrywam, trwa jeszcze spotkanie Feliksa Auger-Aliassime z Dominikiem Thiemem. Felix Auger-Aliassime prowadził 2-0 w setach i 5-2 w tiebreaku trzeciej partii, a teraz właśnie w tym momencie, jak dla Was to nagrywam, Dominik Thiem doprowadził do piątego seta, więc niewykluczone, że tu będzie jeszcze jakieś szaleństwo, także śledźcie sobie na bieżąco to spotkanie. Także mamy już wyłonione mecze drugiej rundy, jeśli chodzi o dolną połówkę pani i górną połówkę panów. No i cóż, czekamy na to, co się wydarzy we wtorek, a ten polski wtorek rozpocznie się już bardzo wcześnie, bo o godzinie 2 czasu polskiego Iga Świątek kontra Sofia Kenin, mecz, który otworzy sesję dzienną na Rod Laver Arena, i trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, za Igę Świątek. Także to tyle, jeśli chodzi ode mnie w tym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Standardowo prosimy o łapki w górze, no i też subskrybujcie kanał. Kto jeszcze nie uczynił tego, gorąco polecamy zasubskrybować kanał Tenis by Dawid. No i też komentujcie na bieżąco wszelkie wydarzenia prosto z Melbourne. Jeszcze na sam koniec standardowo oferta od bookmachera BetClick, który jest partnerem kanału Tenis by Dawid. Możecie sobie wykorzystać zakład bez ryzyka z kodem TBD. Przypominamy o wielkim atucie, jakim jest oglądanie meczów za darmo tenisowych, między innymi Australian Open u tego bookmachera, także możecie się zarejestrować i wykorzystać sobie też kod, który ten bookmacher udostępnia razem we współpracy z grupą Tennis by Dawid. Wszelkie szczegóły znajdziecie w linku znajdującym się w opisie pod nagraniem. Także to tyle, jeśli chodzi o pewne podsumowanie drugiego dnia. Czekamy już na starcie Igi Świątek z Sofią Kenin. To będzie taki punkt kulminacyjny trzeciego dnia rywalizacji. A tymczasem to tyle ode mnie. Kłaniam się nisko, Mateusz Stańczyk, i zapraszam Was na kolejne materiały na kanale Tennis by Dawid.